przez Instytut Demokracji Bezpośredniej. Ja nazywam się Przemysław Ratan Gruber, jestem pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będę prowadził spotkanie, które składa się z dwóch części. Najpierw wysłuchamy wykładu pana Janka Śpiewaka zatytułowanego Dlaczego miasta potrzebują rewolucjonistów? A zaraz po nie za długiej, Janek zapewniał prelekcji, przejdziemy do debaty z udziałem naszych gości na tematy pewnie bliskie nam wszystkim, dlatego że wciąż zastanawiamy się nad przyszłością liberalnej demokracji, która jest naszą pierwszą skórą, tożsamością państw zachodnich, ale w tej liberalnej demokracji interesują nas pewne formy realizowania tej idei, mianowicie to wszystko, co jest związane z ideałem demokracji bezpośredniej i ideałem, czy też pewnie lepiej użyć tu liczby mnogiej, ideałami demokracji oddolnej. Ale o tym wszystkim nieco później. Najpierw prosimy pana Janka o wystąpienie. Dziękuję bardzo za... Albo mówię tak, mikrofonem. Właśnie nie wiem, czy ten mikrofon jest potrzebny, jak wolisz. Nie wiem. Jak lepiej bez mikrofonu, czy bez mikrofonu? Z tyłu słychać nawet bez. Z tyłu słychać bez, czyli bez mikrofonu. Nie wiem, jak co wolicie. Mikrofon dodaje, wiesz, trochę autorytetu dodaje, więc a propos demokracji, rewolucji, to wiesz, jakby... Każdy chce być połączony. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło być w Poznaniu. Poznań jakoś nie jest, często bywa obiektem jakichś moich relacji czy publikacji, więc odbieram to, biorę to za dobrą monetę, ale bardzo chętnie też mam nadzieję, wysłucham was i w dyskusji, w rozmowie też na temat stanu demokracji lokalnej w Poznaniu chętnie porozmawiamy. Rozumiem, że wyzwania są podobne i mam nadzieję dlatego, że ten nasz, moje krótkie wystąpienie, mam nadzieję, że będzie jakoś dla was, no, gdzieś te nuty bliskie będą się odzywać. Więc pytanie brzmi, czy miasta potrzebują rewolucjonistów? Pytanie zadano mi, więc ja oczywiście odpowiadam twierdząco i postaram się państwa do tego przekonać. Mówi się, że w ramach transformacji ustrojowej reforma samorządowa to jest ta reforma, która udała nam się najbardziej. Że nasze miasta, i faktycznie nasze miasta wypiękniały, nasze miasta są dość schludne, są bezpieczne, stały się mistrzami pozyskiwania środków unijnych. Widać zmiany gołym okiem. I samorządy mają tak dobrą opinię wśród szczególnie elit naszego kraju, że ostatnia poważna próba reformy ustrojowej III RP była oparta właśnie na, myślę, decentralizacji i przekazania jeszcze większych kompetencji władzy samorządowej. Mówię jeszcze większych, bo uważam, że samorządy mają w Polsce bardzo duże kompetencje, szczególnie jeśli chodzi na przykład o takie rzeczy jak planowanie przestrzenne. Samorządy, jak zdają się twierdzić autorzy tej reformy, myślę tutaj o propozycji przedstawionej m.in. przez profesora Antoniego Dudka czy Macieja Kisilowskiego w książce Umówmy się na Polskę, to oazy demokracji, gdzie mieszkańcy wspólnie z politykami troszczą się o dobro wspólne i te samorządy, decentralizacja przekazania kompetencji w dół, między innymi autorzy idą tak daleko, że uważają, że powinny być, samorządy powinny same decydować o kwestiach światopoglądowych, powinny decydować, mieć dużo większy wpływ na to, jak są ustalane podatki, różne mogłyby być w ogóle podatki, różne programy nauczania w szkołach przyjmowane w zależności od danego województwa czy regionu. I samorządy w tej wizji są pewnego rodzaju antytezą tego, co się dzieje na poziomie centralnym i miały być odpowiedzią na słabe państwo, na to, które nie daje sobie rady z podstawowymi wyzwaniami, które jest skazane na nieustającą polaryzację, afery i tego typu rzeczy. I mam wrażenie, że ta narracja szczególnie bardzo silnie wybrzmiewa w ciągu ostatnich lat, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. I de facto można zadać sobie pytanie, co jest złego w tym, że są burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, którzy rządzą na przykład po 15-20 lat. I niektórzy uznają to i widzą w tym zaletę i siłę tejże demokracji. Mi się wydaje, że jest to jednak jej słabość. Jeśli przyjrzymy się bliżej temu wizerunkowi, świetnemu wizerunkowi samorządu, które kreują nasze elity, to jednak zaczyna od niego odłazić trochę farba.
i za sprzętnie wypracowanym wizerunkiem, za którym stoją sztaby PR-owców, za którym stoją opłacane z publicznych środków często gazety. W Krakowie jeszcze do niedawna były dwie samorządowe telewizje, trudno w to uwierzyć, ale tak rzeczywiście było, że jednak za tym wizerunkiem coraz bardziej skrzeczy rzeczywistość. I nie wiem, czy Państwo czytali, polecam Państwu taką książkę Lokalsi Andrzeja Andrysiaka. I wydanej w tej książce opowiada on o patologiach życia w miejscowości niewielkiej, niedużych rozmiarów. Mowa tam o Radomsku. I jest to książka, która jest pewnego rodzaju wywisekcją, stadium tego, co się stało z tymi samorządami w tak zwanej Polsce powiatowej. Układy, przekręty, zamiatanie spraw pod dywan, łamanie kręgosłupów niezależnym działaczom, mechanizmy, te wszystkie mechanizmy widzimy tam jak w soczewce. Andrysiak opisuje, jak te problemy, które widzimy na poziomie centralnym, w samorządach przybierają wręcz gigantyczną, karykaturalną skalę. Klientelizm, który znamy ze spółek Skarbu Państwa, w samorządach typu Radomsko jest rozwinięty do niesamowitych rozmiarów. W książce pada takie zdanie. Tu nie ma uważania, tu są realia. Nikt, absolutnie nikt, posady sprzątaczki nie dostanie, jeśli nie zostanie przez kogoś wprowadzony. Inny pomysł to jest oczywiście jedna z tych plag, które trapią nasze samorządy, a im mniejsze miasto, tym i samorząd, tym problem bardziej wyraźny. Ale oczywiście nepotyzm i kumoterstwo to nie jest jedyny problem naszych samorządów. Takim problemem, który ja widzę na co dzień, przede wszystkim poruszając się między Krakowem a Warszawą, jak mam to do czynienia ostatnio, ale słysząc, co się dzieje chociażby w takich miastach jak Łódź, Bydgoszcz, Trójmiasto, czyli mówimy o bardzo dużych miastach, które do tej pory gdzieś tam się broniły, to widzimy, że nawet w tych miastach dotyka takich problemów jak coraz gorsza jakość transportu publicznego, patodeweloperka, które pojęcie wymyśliłem i zdobyło gigantyczne popularność. Myślę, że po prostu dlatego, że opisuje coś, co widzimy wszyscy gołym okiem, czyli po prostu bardzo niskiej jakości budownictwo, które ma maksymalizować zysk kosztem potrzeb człowieka. Śmierć lokalnego handlu przez budowę kolejnych centrów handlowych, bardzo wysokie ceny mieszkań, chaos przestrzenny, betonoza, niszczenie środowiska naturalnego, turystyfikacja, czy grzech najpoważniejszy, który widzimy na styku władzy publicznej i biznesu, czyli po prostu korupcja. Bo to właśnie w samorządach, w miejskiej przestrzeni widać gołym okiem to, co nazywamy przemocą kapitału, czy przemocą wielkich pieniędzy. I często mówię z pewnego rodzaju może emfazą, może przesadzam, że Polska jest krajem paramafijnym, ale nie mafijnym w stylu włoskim, gdzie rządzą wielkie struktury mafijne, hierarchiczne, gdzie jest jeden wielki tutti capi, tylko mamy do czynienia bardziej z systemem takim bardziej poziomym, przepraszam. Czyli mamy pojęcie, które jest moim zdaniem bardzo, bardzo często w Polsce przywoływane, czyli mowa o układzie, czyli taki luźnej konfederacji przestępczej, która jest zawiązywana między politykami, biznesmenami, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości czy biznesem. I te układy widzimy świetnie, jak funkcjonują na poziomie samorządów. One nie znają barw politycznych, są ekumeniczne, ponad podziałami. I ci sami politycy, którzy w programach telewizyjnych się nienawidzą, tutaj na poziomie samorządowym, lokalnym podają sobie ręce. I nadzór takich organów, które powołane są do tego, żeby kontrolować działania władzy publicznej, jest niestety, co widzimy też bardzo dobrze na poziomie samorządowym, bardzo iluzoryczny. Prokuratura, sądy, inspektorat nadzoru budownictwa, czy konserwator zabytków, są instytucje, które istnieją, ale jakby w Polsce często nie istniały. Ostatnio była dość głośna sprawa, to była chyba sprawa właśnie we Wrocławiu, gdzie podzielono mieszkanie na 150-metrowe mieszkanie, podzielono 40 pokojów, łamiąc wszelkie zasady przepisów budowlanych. Jak zadzwoniłem do inspektoratu nadzoru budowlanego, to inspektorat nadzoru budowlanego powiedział, że ma 7 kontrolerów na całe miasto i nie jest w stanie wykonywać tego typu inspekcji. Więc nawet nie mowa tutaj nie o korupcji, ale o pewnym zapaści państwa i wycofaniu się z jego podstawowych obowiązków. Społeczeństwo obywatelskie wymieniane na wszystkie przez wszelkie wypadki tutaj, przypadki tutaj, podstawa tejże demokracji liberalnej, jak nam kazano wierzyć po 1989 roku. No, to społeczeństwo obywatelskie
miało się, że tak powiem, być reprezentowane przez organizacje pozarządowe, ale system grantowy i nieustające walka o konkursy i o pieniądze publiczne sprawiają, że te społeczeństwo obywatelskie reprezentowane przez NGOsy no, nie działa specjalnie za dobrze. Lokalne media często uzależnione od pieniędzy lokalnych władz też niespecjalnie chętnie informują o potknięciach i kolejnych aferach. Ordynacja wyborcza do samorządów w takim Poznaniu, podejrzewam, że podobnie jak w Warszawie czy Krakowie, to jest 15 co najmniej procent. Tak? To gwarantuje, że właściwie szansy na wejście do rad miasta nowych ludzi, nowych pomysłów spoza tych wielkich sił politycznych, spoza ugrupowań władzy jest niesłychanie trudno. Radni, którzy w teorii mieli kontrolować władzę prezydentów, wójtów, to dzisiaj raczej bezradne maszynki do głosowania, wykonujące polecenia góry. I obserwując Polskę samorządową, mam wrażenie o tym, co często też opisuję i mam takie spostrzeżenie co do życia polskiego, publicznego, że dokonuje się pewnego rodzaju refeudalizacja w Polsce. I ona dotyka niemal każdej sfery. Nie mówię tutaj tylko o samorządach, ale myślę tutaj na przykład o pracy, o stosunkach, jakie panują między nami na, chociażby na drogach. I że w samorządach mamy tak naprawdę z czymś, co bym nazwał rekonstrukcją pierwszej Rzeczpospolitej, gdy magnateria zamieniła kraj w folwark. I podobnie działają nasze miasta, które zamieniły się w prywatne folwarki kacyków i ich dworów. Więc czy to oznacza, że możemy się poddawać i że ten obraz oznacza, że nic nie można? I oczywiście, że nie. On ma raczej wzbudzić wasz i mój gniew. Nie będę wam mówić naiwnie oczywiście, że politycy sami się ucywilizują, że przyjdzie nowe pokolenie, tamci umrą i samo się wszystko zmieni na lepsze. Nie. To oczywiście w historii ludzkości nigdy się nie wydarzyło, ale między desperacją, między dumectwem, czarnowictwem, a naiwną wiarą w to, że politycy chcą do nas dobrze i właściwie wystarczy poczekać, że pójdzie sobie PiS albo pójdzie sobie Platforma i wszystko będzie dobrze, że jest cała gama działań i przestrzeń na działanie. Właśnie tę przestrzeń myślę, że powinni zajmować miejsce rewolucjoniści. I tu odwołam się do swoich doświadczeń, które łączą się poniekąd z Poznaniem. W 2013 roku założyliśmy stowarzyszenie Miasto jest nasze. Miasto jest nasze, które wyrastało z przekonania, że takiego przekonania, takiej zasady, które ruchy miejskie wtedy przyjęły jako swoje hasło, czyli prawo do miasta. I pamiętam, że wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o ruchy miejskie, w Polsce zaczęło się w Poznaniu. To było w 2010 roku, kiedy pierwsze ruchy miejskie się zorganizowały, zrobiły swój pierwszy kongres i to właśnie było w Poznaniu. I pamiętam, że to hasło prawo do miasta było dla mnie w tym 2013 roku, 10 lat temu, czymś przejmującym i czymś, co jakby trochę otworzyło mi oczy. Bo między innymi prawo do miasta podważało podstawowy dogmat, który w ogóle funkcjonował wtedy, myślę, że wciąż jest bardzo silny, jeśli chodzi o nasze samorządy i o miasto, czyli że prawo własności jest święte. Że prawo własności jest czymś niezaprzeczalnym i nie można być w jakikolwiek sposób negocjowalnym. I ruchy miejskie powiedziały, że nie, tak nie jest. Że prawo do miasta oznacza, że mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co się dzieje w ramach tego miasta. Że oni mają prawo decydować, co kto zrobi na jakiej działce. I że to nie jest tylko tak, że to, co się dzieje na twojej działce, nie ma wtedy wpływu na całe funkcjonowanie całego miasta. I tak właśnie było w Warszawie. Myśmy zaczęli od walki o osiedle jazdy. To było takie miejsce blisko bardzo Sejmu, tam były takie domki. Chcieli je zburzyć, zrobić deweloperkę i myśmy się postawili. Myśmy uznali, że nie zrobimy, nie pozwolimy po prostu na zniszczenie tego miejsca, na przeznaczenie go na po prostu jakieś luksusowe osiedle czy kolejne ambasady. I właśnie wtedy, można powiedzieć, doszło też do pewnej koniunkcji, bo mówimy tutaj, jesteśmy tutaj pretekstem też naszego spotkania, jest demokracja lokalna, bezpośrednia. I wtedy doszło do referendum odwoławczego Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie w 2013 roku i Hanna Gronkiewicz-Waltz musiała zacząć rozmawiać z ludźmi. To był pierwszy moment w ogóle, kiedy jakikolwiek dialog w Warszawie się zaczął i ten dialog został wymuszony tym referendum odwoławczym, które co prawda się nie udało, ale umożliwiło nam to, żeby wejść do mieszkań, do tych domów na osiedlu jazdów, które wcześniej były wyrzucone
z nich ludzi, one były stałe puste i myśmy weszli do tych domków pod hasłem Nocy Muzeów i już z nich nie wyszliśmy. Mieliśmy zostać na 24 godziny, a zostaliśmy już prawie 10 lat. I pamiętam, że właśnie w tym jednym z tych domków założyliśmy stowarzyszenie Miasto jest nasze, które wyrastało z tego przekonania, że trzeba głośno mówić o problemach, które nas otaczają i łamać te utarte schematy i zasady, którymi rządzi się ta nasza demokracja lokalna. I gdy zaczęliśmy pracować, zaczęliśmy działać w Warszawie w 2013 roku, bardzo szybko się zorientowaliśmy, że coś jest głęboko nie tak z miastem. Znaczy już wcześniej wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, bo jakbyśmy się nie spotkali wtedy, z tego, gdyby tak nie było, ale że ciężko to uwierzyć, ale tak faktycznie było, że w Warszawie normalnie działała. Nie tylko działała, ale wydaje się, że miała ogromny wpływ, czy wręcz kontrolę nad warszawskim ratuszem. Mafia, po prostu. Zorganizowana grupa przestępcza, zresztą przyznała to sama Hanna Grochiewicz-Walc później. Ale wtedy wszyscy mówili, że reprywatyzacja jest legalna, że wszystko jest legalne, że to wszystko się odbywa z wyrokami sądów, tak? Że to wszystkie te rzeczy dotyczące przejmowania nieruchomości, wyrzucania ludzi na bruk, one wszystkie mają pieczątkę Orła Rzeczpospolitej. Praworządność, demokracja, konstytucja. I to status quo trwało przez ponad dekadę. Przez ponad dekadę sądy oddawały nieruchomości. W kluczowym takim momencie w zarządu Hanny Grochiewicz-Walc jedną nieruchomość dziennie. Znaczy, jeśli możecie sobie wyobrazić, jaka to jest skala, żeby jedną kamienicę oddawać dziennie w prywatne ręce. To było coś, wydawałoby się, że to jest coś, czego się nie da zatrzymać. I nawet Hanna Grochiewicz-Walc rządziła w 2013 roku, a w 2011 roku została zamordowana w Warszawie Jolanta Brzeska. Czy coś się wydarzyło z tego powodu, że została zamordowana, została porwana ze swojego domu, wywieziona i spalona żywcem w Lesie Kabackim? Nic się nie wydarzyło. Więcej. Mnie, jako osobę, która miasto interesowało, do mnie ta informacja nawet nie dotarła wtedy. Nie pamiętam, żebym jakkolwiek zareagował na tę informację, nie miałem jej swojej świadomości. W 2013 roku, dwa lata po tym, jak zaczęliśmy działać, nie mogłem uwierzyć, że ta sprawa tak łatwo przeszła do porządku dziennego. I ten status quo było dla wszystkich bardzo przyjemne i bardzo wygodne. Tak? Jakby miasto się zmieniało, ludzie zarabiali pieniądze, więc czemu to psuć? I wtedy zaczęliśmy rewolucję w Warszawie. Właśnie mówię my, bo rewolucjoniści nie mogą działać w pojedynkę. I to jest taka zasada, która jeśli ma być jakąś poradą dla kogoś, czy wskazaniem, że działanie w pojedynkę jest bardzo, bardzo trudne i skazane raczej na porażkę, na prędkie wypalenie. Więc rewolucjoniści, wydaje mi się, muszą działać w małych grupach. Mogą działać w małych grupach, ale nie mogą działać sami. I taką pierwszą cechą rewolucjonistą, która przychodzi mi do głowy, to właśnie odwaga mówienia prawdy w twarz możnym tego świata, silnym, bogatym. I chociaż to status quo zawsze jest miłe i wygodne, trzeba mieć bardzo dużo samozaparcia, żeby je zburzyć, żeby pokazać, że król jest nagi. I to właśnie potrafią rewolucjoniści. I rewolucjoniści widzą szerzej, widzą, że można inaczej. My nie widzieliśmy tylko murów kamienic, nie widzieliśmy potencjału inwestycyjnego, folderów pięknych deweloperów, my widzieliśmy mieszkańców tych kamienic, lokatorów, którzy tracili dach nad głową, widzieliśmy uczniów, którzy tracili swoje szkoły, widzieliśmy mieszkańców Warszawy, którzy tracą dziedzictwo historyczne i którzy tracą nawet parki, bo w pewnym momencie w Warszawie zaczęto oddawać nawet prywatne ręce parki. I wydaje mi się, że to, co cechuje rewolucjonistów, to jest fakt, że pochylają się nad słabszymi, pochylają się nad tymi, którzy często nie potrafią sami zabrać głosu i się bronić. Rewolucjoniści dzięki swojej odwagi dają przykład i pociągają też ze sobą innych. Wierzą, że może być inaczej. I tak było właśnie z nami, bo nikt się nie spodziewał, że któregoś dnia ta dzika reprywatyzacja w Warszawie po prostu się skończy. Tak było. Nic takiego do końca nie wiadomo, co się wydarzyło, bo do tej pory, można powiedzieć, Hanna Grochiewicz-Walc i władze miasta Warszawy uważają, że nie było nic takiego złego, jeśli chodzi o reprywatyzację w Warszawie. W sumie wszystko było legalne, ale pod koniec roku 2016 faktycznie warszawski ratusz po prostu pewnego dnia przestał oddawać nieruchomości. Nic się nie zmieniło, ale zmieniło się wszystko.
rewolucjoniści wierzą w utopię, wierzą, że zupełnie inny świat może być możliwy. Świat, który nie opiera się na chciwości, który nie opiera się na pogoni za zyskiem i pogardzie, który opiera się na szacunku i solidarności, ale też życiu w zgodzie z naturą. I są przeciwwagą, konieczną przeciwwagą dla wielkich interesów i układów. I rewolucjoniści też tutaj, dla mnie to jest bardzo ważna lekcja, że muszą być cierpliwi. Myśmy latami, to było prawie 5 lat, kiedy żeśmy nagłaśniali temat reprywatyzacji w Warszawie, kiedy byliśmy murą, waliliśmy murem, głową w mur, gdy organizowaliśmy konferencje prasowe, zawiadaliśmy prokuraturę, alarmowaliśmy, tworzyliśmy mapę reprywatyzacji i nic to nie dawało. Myśmy dostawali tylko bęcki, lokalna prasa, niezależna. Gazeta Wyborcza mówiła, na przykład pisała o nas, że jesteśmy, bo wymyślamy jakieś niestworzone rzeczy, że nie ma żadnego układu, nie ma żadnej mafii. Po prostu tak wygląda świat. Ale pomimo tego, pomimo tych wszystkich głosów, robiliśmy dalej swoje. I udało się. I tutaj taka lekcja i odwołanie, nie wiem, mam nadzieję, że nie jest bardzo górnolotne, że Piłsudski, Józef Piłsudski, też wielki rewolucjonista w historii polskiej historii, też 30 lat cały czas walczył i walczył często bardzo w niewielkich grupach. I nic, niewiele mu się udawało tak naprawdę, jeśli można spojrzeć na ten jego okres pod koniec XIX czy XX wieku i musiał czekać na odpowiedni moment. I czekał te 30 lat na wybuch I wojny światowej, która dała Polsce niepodległość. I chcę Państwa zostawić z takim cytatem z Piłsudskiego, dość znanym, ale mi się wydaje, że też jakże trafionym. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Kto chce, ten może. Kto chce, ten zwycięża. Byle chcenie nie było kaprysem lub bezmoc. Więc bądźcie rewolucjonistami odwagi i do dzieła. Dzięki.